Witam Państwa. No zacznę od tego, że z pewnymi obawami przystępowaliśmy do tego meczu, bo znaliśmy klasę rywala. Widzieliśmy, że gramy z zespołem Serie A, z bardzo mocnym, który występuje w Lidze Mistrzów. W swoich szeregach ma bardzo dużo, bardzo dobrych zawodników, co zresztą było widać. I oceniamy ten mecz bardzo pozytywnie, tak? Przegraliśmy 6-3, natomiast wynik tutaj nie jest najważniejszy. Myślę, że momentami nasza gra była naprawdę dobra, nawet w pewnym momencie zrobił się wynik 3-3 i wydawało się, że już możemy nawet powalczyć o zwycięstwo, natomiast no, też rywal szybko gdzieś tam strzelił następne bramki, ale to też, tak jak mówię, świadczy o klasie zespołu i naprawdę dzisiaj tutaj bardzo wartościowy sparing dla nas, ale też dużo pozytywów i momenty bardzo, bardzo dobrej gry i myślę, że to będzie procentowało też w lidze, bo z takimi piłkarzami jak tutaj dzisiaj graliśmy, no na co dzień no nie ma szans, żeby grać, bo to są naprawdę zawodnicy, których wartość rynkowa jest niesamowita. Właśnie, który zawodnik wpadł trenerowi najbardziej w oko, jeśli chodzi o Atalantę, bo to był taki zespół trochę pomieszany, część zawodników takich, którzy gdzieś tam siedzą na ławce normalnie, gdzieś tam w meczach ligowych, część gdzieś tam ocierających się o tą wyjściową jedenastkę. Jak trener to widzi ze swojej perspektywy? No, podobał mi się Murillo, tak, ten napastnik, no niesamowity. Nie wiem, ile bramek strzelił, ale na pewno coś strzelił, bo tam się momentami zabawiał z naszymi obrońcami. I Malanowski w środku pola z numerem 18, naprawdę wspaniały piłkarz i ich można było wyróżniać, ale z tego co wiem, no to są piłkarze, którzy oczywiście grają też na co dzień i w Lidze Mistrzów i w Serie A jako podstawowi zawodnicy i naprawdę no, nasi zawodnicy no, mogli dużo dzisiaj wyciągnąć z tego sparingu. A jak nasi nowi właśnie piłkarze, którzy gdzieś tam w ostatnich tygodniach czy nawet dniach są pozyskani, jak trener oceni ich występ, Miszta, czy nowy zawodnik z Bermudów, czy Merweli, jak sobie poradzili? No poradzili sobie. Miszta wyszedł w pierwszym składzie, można powiedzieć. Radził sobie w bramce bardzo dobrze. Wydaje mi się, że będziemy z niego mieli duży pożytek. Dante, środkowy obrońca, no dopiero wczoraj do nas dołączył. Był praktycznie po jednym, po dwóch treningach. Zagrał dzisiaj drugie 45 minut. Myślę, że poprawnie, chociaż ja jeszcze muszę poznać tego zawodnika, tak? Wiedzieć, co od niego mogę wyegzekwować. Fundambu też miał parę fajnych akcji. Momentami trochę za długo piłkę przytrzymywał, ale akurat w tym meczu też czasami to się przydawało. Natomiast no, też młodzi zawodnicy zagrali i Szymański zagrał bardzo krótko, ale też myślę, że dla niego jakieś tam doświadczenie i też sporo zmian było. Myślę, że na pewno to będzie dla chłopaków bardzo fajne przeżycie. Jeszcze może powiedzmy kilka słów o tym ośrodku, bo w takich warunkach zagrać mecz, przyjechać tutaj, zobaczyć to wszystko, to chyba super wydarzenie i naprawdę fajna sprawa. No ja jestem tutaj drugi raz, tak? Raz byłem z Legią i ten ośrodek naprawdę wspaniałe wrażenie na mnie zrobił, natomiast no tutaj większość naszych zawodników no zobaczyła, jakie są powinny być warunki, tak? Do treningu, do pracy, no chyba 7 czy 8 boisk wspaniale przygotowane, 4 sztuczne nawierzchnie, no od tego się powinno zaczynać i naprawdę z tego co wiem, to Atalanta ma jedną z lepszych szkółek szkoli we Włoszech i to też widać i też ma ku temu po prostu bazę. Thank you.